Kasiu, a tak naprawdę po co ten powrót i do grania z Various Monks? Bo ja sobie bardzo, bardzo cholernie cenię twoją twórczość solową. Wszystkie twoje płyty, dziękuję, single, nie tylko single. To są kultowe numery, takie jak Marzec. To z płyty, która może nie była bardzo komercyjna, a jednak numer do dzisiaj jest hitem. Mhm. Często mi się go zdarza widzieć na Facebooku, ludzie cały czas to wrzucają, tak, ludzie to bardzo lubią. Marzec, dobre. Chyłek lata, Francuzeczka, ostatnia płyta anglojęzyczna. I nagle jednak wróciłaś do śpiewania Orła Cienia. Ja się zastanawiałem, po co? Bo ja bym wolał, wiesz, usłyszeć cię w swoich solowych numerach na przykład. Ja też bym wolała, ale nikt mnie z moimi solowymi utworami, uwierz, nie zapraszał na takie imprezy. I ja jakby miałam, wiesz, świadomość tego, że kiedy nagrywałam pierwszą płytę, kiedy nagrywałam Extra Pop, to ja bardzo wtedy miałam fajna taką... ta płyta jest, bardzo. Też ją lubię w ogóle, ja myślę, że ona też ponadczasowa. Czasu. Jak ja ją wydawałam, to ja, wiesz co, w ogóle nie myślałam o tym, czy to będzie komercyjne, czy to będzie seryjne, czy pierdyjne. Po prostu robiłam muzykę taką, jaką czuję i kocham. Natomiast w konfrontacji z rzeczywistością, wiesz, okazało się, że to jest jakby projekt, produkt uznawany za wyprzedzający swój czas, za nowoczesny, za dobry na polskie warunki. Myślę sobie, co to znaczy, ludzie? Co to znaczy za dobry na polskie warunki? Tutaj są odbiorcy. Naprawdę usłyszałaś coś takiego, że to jest za dobre? Nie raz. Ja cały czas to słyszę. Nagraj coś gorszego i wtedy wróć? Nie, nagraj po prostu znowu, nagraj Orła Cień, nagraj Przebój, tak? Przynieś nam Przebój, wydamy Przebój, będziesz miała, wiesz, górę złota. To nie chodzi o to, nie chodzi o to, żeby chodzić na skróty. Wiesz, ja jako artysta czuję, że jakąś taką w ogóle, taki wewnętrzny imperatyw, jakąś taką w ogóle, wiesz, mega potrzebę do tego, żeby się rozwijać i dalej, i tak dalej. I przez 15 lat ostatnich samodzielnie wydawałam te moje płyty, samodzielnie je tworząc, produkując, kinosując. Ale jeżeli widzisz, że po pierwsze w mediach jest to niemile przyjmowane, bo wolą właśnie stare numery, to też traci się chyba power troszeczkę, żeby to robić, żeby walczyć z wiatrakami w jakiś sposób, nie? Powera nie straciłam, natomiast oczywiście w jakimś momencie... Jest to frustrujące w jakimś momencie sposób, jest to frustrujące, dlatego że jakby, wiesz, czujesz, że wykonujesz najlepszą pracę, jaką potrafisz, a tak naprawdę wszyscy mówią, no bardzo fajnie, no ponadczasowo, no niezwykle, no będziemy się tym chwalić za granicą. Ale tak naprawdę na takich rozmowach kończy się i dalej jakby jest, wiesz... I ty zostajesz ze swoim materiałem w szufladzie tak naprawdę, no nie? Albo musisz wydać sama i zapłacić za to sama. Oczywiście, że płaciłam za to sama, bo nikt nie chciał za to płacić, ale wiesz co, ja mam taką satysfakcję, że ja przeszłam tę drogę, ponieważ ona mnie nauczyła bardzo wiele o mojej pracy. Ponieważ jeżeli wskakujesz, wiesz, na szczyt jako 17-18-letni człowiek i nie przechodzisz po kolei tych wszystkich, wiesz, etapów, to tak naprawdę nie wiesz, z czym się mierzysz. I dla mnie, jakby w moim odczuciu, to, co robiłam solowo, było niezbędne do tego, żeby dzisiaj móc być partnerem dla ludzi, z którymi pracuję. Więc to było niezbędne. Natomiast ja uważam, że to jest przywilej. Przywilej dla mnie jako artysty, jako człowieka, mieć taką właśnie dwie równoległe drogi, komercyjną i moją niszową. Moja komercyjna droga jest mi potrzebna między innymi do tego, abym mogła spokojnie i swobodnie robić moje rzeczy artystyczne, no bo jakby, wiesz, no idąc już mówiąc zupełnie na skróty, to nie jest tak, że coś ci spada z nieba. Wszystko trzeba samodzielnie wypracować, samodzielnie pozyskać finanse i tak dalej. A jeżeli robisz rzeczy ambitne, no to tak naprawdę, wiesz, trzeba się trochę napracować, żeby o tych rzeczach ambitnych dowiedzieli się ludzie. Od ludzi również wymaga to skupienia. Zresztą to, co się dzieje na moich koncertach, jak ja gram solowo materiał chociażby z Lucy and the Loop, to jest niewiarygodne, bo ludzie potrafią, ja gram na przykład ostatnio ten materiał z samym Towarzyszeniem Fortepiany. I to jest niesamowite, bo przez 2 godziny siedzą ludzie i słuchają. Tak. I chcą jeszcze, i chcą jeszcze. I nie ma tam orła. Nie ma tam orła i oni są, i ja widzę, że po prostu nikt mi nie powie, że publiczność potrzebuje, że słuchacz potrzebuje, nie wiem, badań, jakiegoś chłamu po to, żeby się zgadzały słupki. Ja wiem, że ludzie są wrażliwi i że potrzebują prawdy po prostu. Ale mówiłaś o tych dwóch drogach, tej komercyjnej i tej twojej niszowej, bardziej alternatywnej. Ja myślę, że słuchacze też czasami potrzebują tego. Ja, wiesz, czasami chętnie posłucham Orła Cień, ale chętnie też pójdę na ten twój alternatywny koncert, więc chyba fajnie jest to połączyć. Oczywiście, że tak, dlatego że ja uważam, że Various Monks miał zawsze śliczne piosenki i że generalnie mam wrażenie, że o ile my mamy tak w Polsce, jakby taki, ja zauważam, powiedział, że mamy bardzo silny underground, dużo bardzo fajnych, atrakcyjnych, imponujących zespołów,
młodych. Z drugiej strony mamy taką komercję i brakuje środka. Ja mam wrażenie, że Various Minds zawsze gdzieś tam ten środek wypełniał. I jakby no, widzę po koncertach, widzę co się dzieje, że przychodzą na te koncerty Variousowe ludzie, którzy znają Extra Pop, Mimikrę, Lucy and the Loop, ale również przychodzą tacy, którzy 20 lat temu, wiesz, byli na studiach i słuchali Orła Cienia, a dzisiaj przychodzą ze swoimi dziećmi. Miałem kasetę. No, to jest niesamowite. Przychodzą, wiesz, ze swoimi dziećmi, które są małe i już też śpiewają te piosenki, więc to jest wzruszające i ja się cieszę, jakby uważam, że jestem szczęściarą, że mogę być częścią takiego wydarzenia.